Cześć, z tej strony Kasia, Akademia Zdrowego Kręgosłupa. Pokażę Wam teraz elementy rozgrzewki, która przygotuje Wasze ciało do treningu zdrowego kręgosłupa. Zapraszam. Stań sobie wygodnie na szerokość bioder. Rozluźnij swoje stopy. Unieś delikatnie palce w górę. Rozczapiesz je i chwyć płasko matę. Staraj się nie zaginać palców, ani ich nie unosić. Pięta, pierwsza kość śródstopie i piąta muszą płasko przylegać do podłoża. Starajcie się nie odrywać krawędzi stop. Połóżcie swoje dłonie na środku miednicy. Unieście jeszcze raz palce, przenieście ciężar ciała w przód, delikatnie w tył, ale nie odrywając palców od podłoża. Delikatnie kolana skieruj na zewnątrz. Podciągnij miednicę przez rotację zewnętrzną. Stabilizuj swoje biodra. Napnij pośladkowy średni. Dodaj delikatnie miednicę. Z wydechem podciągnij ją w górę. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Postaraj się ułożyć trójkąt, który stworzyłaś, tak aby była na jednej płaszczyźnie. Otwórz ramiona. Wdech. I wydech. Domknij. Wdech. Jedna płaszczyzna. Wdech, rozluźnij. Wydech, domknij. Jeszcze raz. Wdech. Zachowaj jedną płaszczyznę, nie odpuszczaj miednicy. Wdech. Dodaj łokcie delikatnie do środka i na zewnątrz. Wdech. Postaraj się uruchomić tym razem klatkę piersiową. Wdech. Poprzez rotację w obręczy barkowej. Nie zapominaj, nie rób sztywnego ruchu pochylenia się do przodu, uruchom dłonie. Wydech. Wdech. Wydech. Otworzenie klatki piersiowej ułatwi Ci swobodne oddychanie. Wdech. Wydech. Zatrzymaj wdech. Ściągnij łopatki palcami. Środkowym opuszkiem palca sięgnij w dół do podłoża. Ściągnij łopatki, cofnij podbródek. Doklej tylną część głowy do ściany, urośnij w górę. Weź delikatny wdech na dłoń. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeśli Ci nie wychodzi, połóż drugą dłoń na klatce piersiowej. I wydech. Wdech. Przenieś dłonie na żebra. Pozwól, aby Twoje żebra urosły do boku i w przód. Swobodny wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. I wydech. Ostatni. Zatrzymaj żebra ściągnięte w dole. Wdech. Wydech. Cofnięty podbródek. Wdech. Wydech. Otwórz palce na zewnątrz. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. Wdech, połóż swoje dłonie na kolcach biodrowych, delikatnie zrotuj kolano prawe do środka. Otwórz lewe. Wydech. Prawe. Dłonie przenieś na odcinek lędźwiowy. Prawe. Lewe. Lewe. Dodaj tempo. Raz. Otwórz. Wydech. Palce u stóp cały czas skierowane na zewnątrz. Dodaj rotację wewnętrzną w stawie biodrowym. Wydech. Jeszcze dwa razy. Hop. Ostatni. Skróć. Palec. Ściągnij łopatki. Góra. Wdech. Otwórz dłonie do rotacji zewnętrznej. Góra. Wdech. Pociągnij jeszcze raz swoją miednicę pod spód. Wdech. Wydech. Odstaw nogę w tył. Tap na palec. I przyciągnij miednica pod siebie. Wdech. Wydech. Wyciągnij ramiona nad głowę. Wdech. Wydech. Wdech. Stopy przenieś w przód. Raz. Dwa. Sięgaj jak najniżej. Proste plecy. Ściągnij łopatki. Stopa jeszcze w point. Wdech. I wydech. Przenieś. Noga w tył. Prawa.
tap, dociśnij piętę i wróć. Tym razem poświęć troszeczkę więcej czasu na rozciągnięcie tylnej taśmy uda i podudzia. Wydech. Wdech. Przenieś stopę w przód. Sięgaj nisko. Raz, dwa. Przenieś dłonie na biodra. Wydech. I wdech. Z wydechem zejdź w dół. I wdech. Wydech. I wdech. Ramiona w górę. Wdech. Ściągnij w literkę W. Dojdź do żeber. Wydech. Zaokrąglij plecy. I wdech. Otwórz. Jeszcze trzy. Wdech. Wydech. Zamknij klatkę piersiową. Otwórz. Jeszcze dwa razy. Spójrz za dłonią. Wdech. Prawa. Żebra. Otwórz. Lewa strona. Wdech. Wydech. Żebra. Otwórz. Delikatny krok. Prawa strona. Krok. Dostaw palec. Równe biodra. Krok. Ugnij kolano, nie podnoś miednicy. Krok. Stabilnie stań na prawej, na lewej stopie. Ramiona w bok. Dodaj delikatne tempo. Krok. Krok. Staraj się postawić stopę odpięte, tak żeby uruchomić jeszcze staw skokowy do rozciągnięcia Achilles i łydka. Wydech. Zatrzymaj. Wdech, ściągnij, odstaw, góra. Wdech, podnieś palec, zostaw. Jeszcze dwa razy. Wdech, wydech, odstaw, wdech, wydech. Druga strona. Ok. I przód. Odstaw. Góra, wdech. Wydech. Wdech. Wydech, wdech, odstaw, druga strona, hop, krok, tap, ściągnij, góra, wdech, odstaw, wydech, góra, wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech, krok, tap, wejdź na palec, ściągnij, odstaw, wdech, i wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. Wdech. Wydech. Krok. Tap. Przód. Dodaj delikatną rotację. Wydech. Odstaw. Wydech. Postaraj się nie skręcać miednicy. Ugięcie prawego kolana da ci ten komfort, że miednica nie będzie uciekać w prawą stronę. Druga strona. Wdech. Tap. Zrotuj w lewą. Wydech. Odstaw. Wydech. Odstaw. Jeszcze dwa razy. Wydech. Odstaw. Ostatni raz. Wydech. Odstaw. Przejdź do tap bok. Raz. Wejdź w dynamiczny krok. Wdech. Odpięty na palec. Wdech. Wydech. Zatrzymaj. Unieś prawe kolano. Sprawdź swój prawy kolec biodrowy, tak żeby nie był podciągany do góry. Przytrzymaj chwilę. Znajdź stabilizację w tej pozycji. Zmień krok. Krok, tap, unieś kolano. Postaraj się nie podciągać biodra. Znajdź swobodny oddech. Wyciągaj kręgosłup w górę do sufitu. Przytrzymaj. Krok, druga strona. Raz i stop. Trzymaj. Krok. Raz. Stop. Krok. Wdech. Wydech. Krok. Wdech. Wydech. Zatrzymaj. Swoją lewą rękę połóż na wewnętrznej stronie kolana. Delikatnie otwórz na zewnątrz, jednocześnie otwierając prawą rękę. Wydech, wróć. Wdech. I wydech. Opuść powolutku.
Druga strona. Krok, stop. Prawa ręka, otwórz. Wdech. I powoli wydech. Wdech. Wydech, krok. Raz i stop. Otwórz do boku. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze jeden. Wdech. Wydech. Druga strona. Wdech i stop. Trzymaj. Nie podnoś kolana. Otwórz. Wdech. Wróć. Jeszcze dwa razy. Ostatni. Otwórz. Wdech. I z wydechem rozluźnij. Góra. Wdech, literka W. Ściągnij na żebra. Wydech, otwórz klatkę piersiową. Jeszcze raz. Góra. Wdech, ściągnij w dół. Na żebra. Otwórz. Powoli zroluj kręg po kręgu w dół. Podbródek do mostka. Ściągnij luźno ramiona. Zejdź dłonią tylko na wysokość kolan. Podciągnij pętek, wydech. Rośnij w górę. Góra, wdech. Wydech. Żebra wróć. Otwórz klatkę piersiową i zroluj w dół. Spróbuj zejść jeszcze niżej. Tym razem twoje dłonie sięgają do połowy podudzia. Wdech z wydechem, wyjdź w górę. Góra, wdech. Ściągnij łokcie. Żebra. Ostatni raz. Postaraj zrolować swój kręgosłup jeszcze niżej, jeśli możesz. Jeśli sprawia ci to trudność, ugnij delikatnie kolana, rozluźnij swoją głowę, ręce wzdłuż podłoża. Prostopadle do podłoża. Rozluźnij, ugnij prawe kolano, lewe kolano. Chwyć się za swoje łokcie i pobalansuj delikatnie w kierunku prawego kolana, lewego kolana. Prawe ugięte, lewe. Ostatnie 4, 3, 2. Powoli zroluj w górę, wyprostuj oba kolana. Jeśli możesz, podciągnij pępek i kręg po kręgu zroluj w górę. Unieś dłonie nad głowę, ściągnij łopatki, wyciągnij swój prawy bark w górę do sufitu. Wdech, wydech, lewy, prawy. Lewy. Ostatni. Wyrównaj środek. Rozluźnij łopatki. To była propozycja mojej rozgrzewki. Jeżeli macie ochotę, wykorzystajcie ją w swoich zajęciach. A jeżeli chcecie zaczerpnąć jeszcze więcej inspiracji, zapraszamy na nasz kanał. Subskrybujcie go. Do zobaczenia. Pozdrawiam.